Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Koziorowska. No dzisiaj wiosna zawitała do sukcesu pisanego szminką, a wraz z nią Jacek Walkiewicz, promotor pozytywnego życia, tak mogę się przedstawić? No tak nikt mnie nie przedstawia, ale tak. Ale mogę, zgadzasz się. Pięknego życia. Pięknego życia, no właśnie. Pełna moc życia, pełna moc możliwości, to twoje książki. To jak w sobie obudzić tę moc? Wiesz, powiedziałbym, w zdrowym ciele zdrowa moc. Wbrew temu, co pisze dużo o tym, co się dzieje w głowie, ta fizyczność chyba jest bardzo istotna i nie da się tego ominąć. Mówię o tym dlatego, że wszędzie mówię właśnie o tej sferze związanej z naszym umysłem, a nigdzie nie mówiłem o tym, co płynie z ciała. Tak ostatnio odkrywam, że jednak trzeba te rzeczy połączyć ze sobą. I że czasami warto być bezmyślnym. Tak? No, to powiedz o tej bezmyślności. Przeczytałem jakąś taką książkę, Myśl jest twoim wrogiem, i nie mogłem dojść te 3 dni do siebie. Miałem takie poczucie... Poczekaj, to kobiety powinny naprawdę teraz posłuchać tego, co mówisz. Żeby być bezmyślne. Że myśl może być twoim wrogiem. My tak dużo myślimy. Poddać się temu, co płynie z ciała. Ciało czasami mówi, które buty wybrać. Nie trzeba robić analizy. Załóż dziś wygodne, kobieto. Dokładnie, i te za pół pensji. Ja myślę, że to jest tak wiele czynników, że trudno to jednym zdaniem ująć. Ja jak mówię o mocy, to mówię i o marzeniach, i o misji, i o motywacji, odwadze, odpowiedzialności, optymizmie, celach, ciekawości, cierpliwości. Jakby te 9 elementów gdzieś mi się składają, ale pewnie jest ich więcej dużo. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że ta moc jest do odtwarzania w rytmie dziennym i to jest jedno z moich odkryć, że to trzeba wstać rano i na nowo Ją odtworzyć. Tak, to nie jest to tak, jak że... wstać, Jacek? Budzę się i co? Ja pracowałem w gazecie codziennej przez 5 lat i gazeta żyje rytmem dziennym, to znaczy dzisiaj się robi to na jutro i pracuje się w rytmie dziennym. Gdzieś mi zostało życie w rytmie dziennym, takie budzenie się rano i jakby odkrywanie świata na nowo i zasypianie wieczorem z poczuciem, że ten dzień jest zamknięty. A jak mamy takie poczucie dnia świstaka, że znowu tutaj określona godzina, budzimy się, dzwonek dzwoni, potem korki, potem jeszcze to, i potem wracamy i tak mówimy, Jezu, to już piątek, a wydaje się, że każdy dzień taki sam. Trochę tak jest i ta proza życia, ona nie jest uroczysta, ale ona jest i chyba problem polega na tym, ja jestem z pokolenia zachwytu i wiesz, w moich czasach człowiek się zachwycał pomarańczą i cytryną i bananem. Dzisiaj ludzie za mało. No Jacek, ja pamiętam, może ja jestem trochę młodsza, ale ja pamiętam, jak siedzieliśmy w kółku i dostaliśmy paczkę z RFN-u i tam w tej paczce już oprócz gum kulek było zielone jabłko. I my siedzieliśmy w kółku równe, i każdy, takie piękne, równe. I ono było takie twarde. No. I każdy z nas nadgryzał to jabłko i podawał kolejnej osobie. I to było zachwycające. No do tej pory to pamiętam. No właśnie, a jeżeli jest tylko proza uroczysta nie jest, tak jak mówiłem, to życie jest nudne, takie dosyć regularne, takie rutynowe. I pewnie trzeba... To może za dużo mamy już? Za dużo dobrego, że nie doceniamy. To też, ale trudno, żebyśmy tak każdego dnia się cieszyli z tych pomarańczy, które można kupić. Tak? Nawet te samochody, które kupujemy luksusowe, już nie są nas w stanie gdzieś tam zachwycić. Ja myślę, że brakuje czegoś, co byśmy nazwali rytuałem odświętności. Może takiej niedzieli, może takiej soboty, może tego czasu wspólnego. Czegoś, co nam wyróżnia ten taki zwykły czas od tego niezwykłego. I wiesz, no, kiedyś w tych czasach, kiedy człowiek stał 4 godziny po papier toaletowy, to życie bajkowe nie było, ale ta jaka była cytryna, pomarańcza, banan, posiadania tego papieru. No, było. Jacek Walkiewicz dzisiaj w sukcesie pisanym szminką. Ja jeszcze chciałabym do tego zachwytu życiem wrócić. A może to na przykład jest związane troszeczkę z tymi naszymi marzeniami szepczącymi i wabiącymi. No bo mówiłeś, że no, trudno się zachwycać tym samochodem, tą pomarańczą, no w końcu ją zjedliśmy, pachnie ładnie, no jedziemy samochodem, nawet jeżeli to Ferrari, to po kilku miesiącach po prostu jest to środek lokomocji. A my tak nie umiemy słuchać tego, co nam tak z ramionka szepcze. Oby sprawego, tak? Żeby to był ten aniołek, a nie diabełek z lewego. Natomiast ten aniołek tak szepcze, no weź, zrób, miałaś malować, miałeś coś tam, chciałeś biegać, chciałeś to, żeby poszukać, właściwie bardziej zdobyć jakąś umiejętność odnalezienia tego marzenia szepczącego.
Wiesz co, no, ja o tych marzeniach dużo mówię i tak jestem też kojarzony i ten kamper gdzieś tam krąży i tak naprawdę ciężko jest mi teraz tak powiedzieć, bo musiałbym zburzyć wszystko, że marzenia są przereklamowane. A dobrze, dobrze, porozmawiajmy o tym, to takie kontrowersyjne. Wiesz, one dzisiaj stały się trochę przymusem, tak? Musisz mieć marzenia. Tak, mieć pasję. Ja nigdy nie miałem pasji, zawsze mnie to martwiło, że nie mam pasji, mam słomiany zapał. Wiesz, ja bym chciał powiedzieć dzisiaj tobie, że od 40 lat hoduję chomiki, wyhodowałem 140 milionów chomików. Dlaczego akurat chomiki? No taka prosta pasja po prostu. One krótko żyją, dwa, słuchaj. Nie, one się szybko mnożą. Tak. No kupujesz tak. Dwa i się mnożą. Jesteś specjalistką, znasz w ogóle innych ludzi na świecie, którzy też hodują. Wymieniacie się wiedzą. Komikami? Krzyżujecie. A, wiedzą. Komikami też. Ale nigdy nie miałem, zawsze miałem słomiany zapał, tam 3 miesiące i koniec. No to może to była taka pasja krótkotrwała. Tak, i tak dzisiaj na to patrzę, że miałem wiele pasji i to jest fascynujące. Człowiek poznaje siebie w kontekście tych różnych pasji i mu pewne rzeczy nie odpowiadają i trudno, żeby musiał robić to potem do końca życia. No bo tak się mówi, załóż biznes z pasji, pracuj z pasją, a wtedy nie poczujesz według Konfucjusza, że przepracowałeś nawet jeden dzień w życiu. Ale na twoim blogu przeczytałam bardzo ciekawy artykuł właśnie o tym, że ta pasja jest przereklamowana i że trzeba być gotowym na to, żeby tę cenę 24 godzin pracy z pasją zapłacić. Ktoś mi powiedział, że nie robi tego, co robi z pasją, bo by się zatyrał na śmierć, tak naprawdę. Bo by robił to na okrągło. I tak trochę jest. Wiesz, ja pamiętam czasy, kiedy moi dziadkowie żyli i dziadek różne rzeczy robił. Rano karmił kury tam o 5:00. Nie pamiętam, żeby on, po pierwsze karmił z pasją, po drugie, żeby on się motywował do tego karmienia. On musiał. Stawał i karmił kury. Jak to mówiła babcia, trzeba robić. I pewne rzeczy ludzie kiedyś robili, bo one wynikały z jakichś obowiązków, nie wiem, z tego, że się znaleźli w pewnym miejscu, w pewnym czasie i pewne rzeczy są do zrobienia, wiesz? I my to dzisiaj... może my się za dużo zastanawiamy nad tym, czy coś ma sens. No bezmyślność czasami jest dobra. No pewne rzeczy po prostu się robi. I jak mnie czasami młodzi pytają, jak ja się motywuję, to mówię, nie wiem, bo ja jestem z pokolenia, gdzie się tego pojęcia w ogóle nie używało. Był albo zdolny, albo leniwy, prawda? Nie było niezmotywowanych kiedyś. W związku z tym ja wstaję i robię to, co jest do zrobienia. Tak? Po prostu. Wstałem, przyjechałem do studia. Nie ma się co zastanawiać. I jesteś, i jest fajnie, i mamy łączkę. Nie medytowałem wcześniej, żeby... Nie medytowałeś, a ja myślałam, że zaczynasz tak dzień. Nie, wiesz co, jak... Oddechy. Na pewno nie zrywam się z łóżka, tak? Mam tam takich parę ćwiczeń na kręgosłup. Ktoś mi powiedział, że już jak zacząłem to do końca życia, trzeba je praktykować. Czasami, ale to też nie jest zawsze, mówię sobie tak na głos, leży i mówię sobie, życie jest piękne. Pozwolę sobie, Jacek, zacytować twoją ulubioną afirmację. Dam radę. Jak nie dam, dam. A jak się przewrócę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę. A potem wstanę i pójdę dalej. Powtarzasz ją? Podoba ci się? Nie, podam wiesz, się. Ja to powiedziałem... Wiesz, to jest taka pozytywna, że nieważne, co się wydarzy, to i tak dam radę. Ona mi się dawała tak absolutnie zwykła, że nawet nie przywiązywałem wagi. Dopiero ludzie pisząc do mnie maile, że to im coś zmieniło w życiu, uświadomili mi, że takie proste słowa mają właśnie moc zmiany. Ostatnio też przeczytałam, że motywowanie się w drugiej osobie, czyli dasz radę, Jacuś, Olciu, ja do siebie, ty do siebie, Jacuś, że podobno działa jeszcze lepiej. Zrobili badania tomografem komputerowym. Rozumiem. Wiesz co, ja odkryłem jeszcze jedną rzecz, że ja się w ogóle nie zmieniłem, że jestem taki sam, jak miałem tam 9 lat czy 8. Trochę mi się przekonania zmieniły, wartości, doświadczenia mam inne. Ale wiesz co, to wielki dar, konstrukcję osobowościową, że masz w sobie dziecko. No wiesz, mówi się, psychoanaliza kobiet trwa latami, mężczyzn krótko, bo to jest powrót do dzieciństwa, mężczyzn trzeba cofać, oni tam ciągle są, w związku z tym ja tam jestem, ja nawet teraz odkupuję na Allegro swoje zabawki sprzed 40 lat. Znaczy nie te, które miałem, tylko takie, jakie miałem. A dlaczego? Taki sentyment, ale wiem, co z nimi nostalgia. Robisz? Stawiam w księgarni u siebie. I masz taką półeczkę. Tak, projektor tam jest. Kupiłem historyjki, gumy Donald. Dwa samochody jeszcze. Zdalnie sterowane. O Jezus, ja kiedyś pamiętam z gumą Donalda przeżyłam coś traumatycznego, a mianowicie tak strasznie szybko chciałam ją zjeść, że otworzyłam ją i wyrzuciłam do śmieci gumę, a papierek włożyłam. No, teraz się śmieję, ale pamiętam, no oj, długo płakałam, długo. To były czasy, kiedy dostać to Donalda to... Wielki zachwyt i wielka strata. No właśnie, wielka strata. No ale wracając do tych pamiątek przeszłości, dlaczego myślisz, taka potrzeba się w tobie zrodziła?
Wiesz, bo one miały w sobie esencję właśnie tego czegoś wspaniałego, pięknego. One są taką kotwicą pewnie trochę z dzieciństwa, takim zatrzymaniem się na tych emocjach, które były niezwykłe, na tym, że się czekało, że to było trudne do dostania. Kupiłem taki samochód, który rodzice mi kiedyś kupili, ale to nie był ten, o którym marzyłem. Marzyłem, żeby mieć takiego Warburga, milicję i nigdy mi go nie kupili. Ja go odkupiłem na Allegro, mam dwa. W związku z tym, wiesz, nie wiem... To może, ja muszę poszukać Barbie w stroju od aerobiku. To jest po prostu no, nuda i człowiek nie wie, co robi, robić i siedzi. A może jest to właśnie chęć powrotu do tych czasów, kiedy symbole, takie chociażby jak ta pomarańcza czy ten banan, one miały pewną wartość, której dzisiaj nie mają. Inne znaczenie. Inne A znaczenie. Takie najpiękniejsze wspomnienie z tego właśnie czasu Wartburga i podobnych. Jak dostałem taki magnetofon, pamiętam, ZK jakiś tam i pamiętam zapach, jak on grał, bo one wydzielały ciepło i pachniały. Tak, tak. Pamiętam też zapach tych projektorów, na których się oglądało bajki, bo te klisze się nagrzewały. W ogóle dużo pamiętam zapachów takich z przeszłości, wiesz, ich się nie da nikomu przekazać, opisać. To jest niesamowite właśnie, że zapachy potrafią nam przypominać i te dobre, i te złe chwile z przeszłości. Ja na przykład nie mogę poczuć zapachu szarego mydła, bo od razu mi się kojarzy z pobytem w Rabce u zakonnic, co nie było zdecydowanie przyjemne dla dziecka, a wręcz nawet bym powiedziała, jakąś małą traumą pozostaje, widzisz? I to jest niesamowite po prostu. Wiesz, mydło, ja uciekam. Wiesz, może w czasach, kiedy można kupić wszystko piękne, ja też ostatnio kupiłem dwa stare samochody, jeden z 70 roku, drugi z 79. I to jazda takim samochodem po Warszawie, jeden już jest zarejestrowany jako zabytek, wiesz, bez wspomagania kierownicy, hamulców, to jest ogromna frajda, ale może to kwestia już wieku, może ja się starzeję i mam taką potrzebę. No dobrze, o wieku może porozmawiamy za chwilę, a może nie, natomiast na pewno chciałabym porozmawiać o wstydzie. No to Jacek, czy ty kiedyś spaliłeś się ze wstydu? Wiesz, ja słyszałem takie teksty jak większość dzieci pewnie w Polsce. Wstydziłbyś się, czy potem nie wstydź się, wstydu nie masz i tak dalej. To według Davida Hawkinsa to jest najniższy poziom, tam on wyróżnia poziom osobowości, to jest najniższy. Wstyd zaczyna. Poniżej już mówi, że jest samobójstwo tak naprawdę. Jest wstyd, potem jest poczucie winy, apatia i żal. I dopiero potem jakby wychodzimy na powierzchnię, jest strach i tam wszystkie odwagi, miłość i tak dalej. Ale podobno to jedna z takich negatywnych motywacji, czyli wszystko zrobię, byleby uniknąć wstydu. I tkwię w miejscu, które nie jest fajne. Obawiam się, że my w naszej kulturze mamy mocno rozwinięte zawstydzanie, wstydzenie się i w ogóle w szkole wyjście na środek przed klasę. I nieodpowiedzenie na pytanie w większości się wiązało z reakcją klasy, ze śmiechem, z takim upokorzeniem. Dzisiaj jak patrzę, jak na salę wchodzą ludzie na konferencje, na szkolenie, to w większości zajmują ostatnie miejsca, dopiero później pierwsze. W krajach rozwiniętych jest trochę odwrotnie, najpierw siadają w pierwszych, a potem w ostatnich. No zastanawiam się, skąd nam się jednak wzięło tyle takich wewnętrznych kompleksów. Ostatnio tutaj w jednej z warszawskich uczelni zrobiono takie ćwiczenie, wypełnij tabelkę, w pierwszej kolumnie talenty, w drugiej kompetencje, umiejętności, w trzeciej osiągnięcia. Polscy studenci wypełniali to tydzień i mieli z tym straszny problem. Amerykańscy wypełnili to w pół godziny. A przecież my nie jesteśmy na pewno tak samo mądrzy jak oni, jak nie czasem nawet mądrzejsi. I o co tu chodzi? Nawet się wstydzimy tego, że odnosimy sukcesu. Czasami widziałem takich ludzi, którzy na zebraniach sprzedażowych ze wstydem mówili, że no, zrealizowali cele. Ze wstydem, ponieważ ci, którzy nie zrealizowali, patrzyli na nich trochę z takim obrzydzeniem. Jak na takich prymusów możeśmy kiedyś patrzyli. Dzisiaj chyba się nie używa takich pojęć. Ale to sukces pojęć. To jest synonim zła? No nie jest, natomiast kujon kiedyś, czyli ten prymus, no to jednak była postać negatywna. Ale tak? Od kogoś trzeba było ściągać. Bez kujona. To prawda, ale nie wiem, czy żeśmy ich nagradzali za to w jakiś sposób i czy byliśmy wdzięczni. No wdzięczność, z wdzięcznością też mamy problem.
No też mamy, bo tutaj ego, myślę, nasze cierpi, jak musimy się przyznać do tego, że komuś coś zawdzięczamy. Dużo ludzie używają takich pojęć ja, w ogóle dzisiaj ja, pokolenie ja, prawda? Brawo ja, ja. I myślę, że ciężko, to tak samo jak z wybaczaniem. Ego niespecjalnie się dobrze czuje, jak musi wybaczać. Poczucie winy też się wiąże z tym, że nie dajemy sobie prawa do błędu. Tak naprawdę oczekujemy od siebie takiej idealności. I rodzi się perfekcjonizm. Tak, perfekcjonizm. I tak naprawdę trudno się potem przyznać, że nie spełniamy tych standardów. W związku z tym gdzieś tam projektujemy to poczucie winy na innych. Tak naprawdę i rodzi się dużo syndrom ofiary, tych, co? Tak, dużo jest tych takich elementów niewspierających, bym powiedział, z którymi trzeba sobie poradzić. Mówi się w ogóle, że mężczyzna powinien sobie, żeby w pełni być tym mężczyzną, musi sobie poradzić z przeszłością, rozliczyć się z przeszłością właśnie. A jak z tym wstydem sobie poradzić? Jakieś jest rozwiązanie? No być bezwstydnym, dać sobie no prawo poczekaj, do tego. Poczekaj, dać sobie prawo, ale jeżeli mówimy no bezwstydność, no to jest na drugim końcu osi, można by tak powiedzieć. Wiesz co, jak mówię o jakichś swoich umiejętnościach, czy tym, co teraz wykorzystuję, to mówię o jakimś długim okresie, kiedy się tego uczyłem na nowo, tak? Mówię o jakimś rozwoju osobistym, który trwa u mnie no co najmniej za 14 lat, świadomie, czyli za 14 lat temu podjąłem decyzję, że ja zmienię coś w swoim życiu i osoby spotkane po drodze mi pomogły. W związku z tym to nie było tak, że któregoś dnia rano wstałem i powiedziałem, okej, od jutra bezwstydnie, od jutra z pełną mocą i od jutra optymistycznie. Ale od jutra można zacząć albo nawet od teraz, bo jeżeli myślisz, że kiedyś chcesz być szczęśliwy, to dlaczego nie teraz? Jacek Walkiewicz, dziś w Z, czyli w sukcesie pisanym Szminką. Jacku, bardzo dużo występujesz publicznie. Zawsze ci to sprawiało tyle przyjemności? Wiesz co, zawsze mnie to bardzo dużo kosztowało zdrowia. To jest bardziej w moim przypadku chyba misyjne niż wynikające z takiej natury, z osobowości. Tego nie widać nigdzie, ale ja po takim wystąpieniu w większości to jestem na parę godzin. Nie do życia. Nie do życia. No podobno wystąpienia publiczne bardziej przerażają niektórych niż śmierć. Są chyba na czwartym czy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ilość stresu, które wywołują. Znaczy kiedyś, jak czytałem badania, to chyba na pierwszym w ogóle były. Na pierwszym. Tak, ale to z 15 lat. Teraz się przesunęło. Teraz śmierć małżonka jest na pierwszym, jeżeli chodzi o ilość stresu. A to jak sobie z tym poradzić? Szczególnie, że teraz, no to występowanie publiczne, nie mówię teraz jeden na tysiące, ale no jeden na jeden to też jest wystąpienie publiczne. Jeden na zarządzie, na pięciu, tak? To jest wystąpienie publiczne. Ale to różnica jest duża. Już jak na sali siedzi 1000 osób, to jest to zupełnie inne. A nie rodzaj. Jest tak, że właśnie mniej masz poczucie, że jednak mniej tak cię ktoś punktuje, bo de facto jak ci ktoś mocno światełkiem po oczach poświeci, no to nie widzisz ludzi. Ale podczas wystąpień jest bardzo dużo właśnie takich stresujących elementów. Chociażby to, że po oczach, że nie widać sali, że człowiek zapomina tekstu, że nie może się cofnąć, tak? Że wtedy są teraz bardzo modne i to jest bardzo trudne wystąpienie. Ja naprawdę mam za sobą setki różnych wystąpień. Te dwa, które miałem na TEDzie, były ekstremalnie trudne. Ale to pierwsze zmieniło twoje życie. Zmieniło moje życie. Pewnie też dlatego zmieniło, że mogłem sobie tam pozwolić na taką stuprocentową autentyczność, bo nie do końca wiedziałem, w czym biorę udział, bo jeszcze wtedy nie były tak modne. Poza tym nawet nie do końca widziałem tą kamerę, która nagrywała i nie miałem świadomości, że to zawiśnie. Gdybym miał świadomość, nigdy bym nie powiedział zdania, napiszcie do mnie maila, jak stracicie zaufanie do siebie. O Jezu, i dostałeś ile? No, tysiące. Zresztą cały czas dostaję. No ja pamiętam, jak dzwoniliśmy do ciebie, żebyś wystąpił na jakiejś konferencji i powiedziałeś, że tak ci jest przykro, ale ty nie masz żadnego terminu na najbliższy rok. W związku z tym, ja sobie poradziłem z tym wiele lat temu, mianowicie przyjąłem taką koncepcję, jak mówi profesor Bralczyk, że będę mówił ludziom, a nie do ludzi, tak? Opowiada się komuś, a nie do kogoś, w związku z tym, że będę przekazywał coś, co chcę przekazać i nie będę brał pod uwagę opinii, co oni o tym sądzą, czyli uwolnię się od takiego lęku przed oceną. Albo to przyjmą, albo nie przyjmą. Tak, no że ja jestem posłańcem, przynoszę listy i nikt tego listonosza nie ocenia, jaki on jest, on zostawia list i odchodzi, że ja przyjmę taką rolę, że ja po prostu stanę, przekażę coś, a czy ktoś weźmie, czy nie, czy powie, czy to ma sens, czy nie, to już nie jest po mojej stronie. I to mi bardzo pomogło tak naprawdę. To powiedziałbym, że to był kamień milowy w takim podejściu do mówienia do ludzi, żeby nie brać pod uwagę tego, jak oni to ocenią, bo jak na sali siedzi 100 osób, to wszystkie możliwe tak naprawdę pojawiają się opinie. A dzisiaj w dobie hejtu to w zasadzie można by się tym przejmować no cały tak, czas. Musisz się potem zastanawiać.
Czy tak włosy spiąć, czy inaczej? No, no ja nie muszę, ale oczywiście każdy może analizować. Prawda? Przytoczę dowcip, który też umieściłeś na swoim blogu. Proszę pana, mam straszne kompleksy z tego powodu, że nikt mnie nie akceptuje i nie lubi, mówi człowiek do psychologa. Co z tym zrobić? Psycholog na to. Ja tu żadnych kompleksów nie widzę. Pan po prostu jest gorszy. No i jak tu, jeżeli psycholog nawet tak powie? No to oczywiście żart, ale no, pewnie można się spotkać z takimi. Po rozmowie z którymi można mieć takie poczucie, prawda? Wiesz, dzisiaj jest też moda dochodzenia do psychologów, do coachów. Ze wszystkim zaczynają ludzie biec i zadają pytanie jak zmienić, jak zrobić, jak się cieszyć, jak się zmotywować. Obawiam się, że na większość tych pytań powinniśmy znaleźć sami odpowiedź. No to, szanowni państwo, jak? Szukajmy sami. Jacek Walkiewicz był moim gościem. Życzę państwu pięknego weekendu. Dziękuję. Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Koziorowska.